Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Susek, to jest World of Tanks i dziś chciałbym zaprezentować wam bitwę z niszczyciela czołgów 8 tieru, jakim jest ISU 152, radziecki TEDek 8 tieru w drzewku do obiekta 268 na mapie Malinówka w trybie bitwa spotkaniowa. Od jakiegoś czasu grywam te bitwy. Jak widać, jest to bitwa na 10 tierach. Dokładnie, czyli ja jestem na samym dole tabeli, jestem jedyną. Jestem, no cóż, najniżej z ósemek. Tam po kilka w teamie jest, ale jest znacznie więcej dziewiątek i dych, więc teoretycznie jestem tutaj na spodzie i powinienem być tylko takim supportem, dopychaczem. Jednakże ISU ma to do siebie, że jest to tak świetny ten niszczyciel czołgów, że on bez problemów sobie radzi na tierach 9, 10. W zasadzie na ósemkach się można powiedzieć, że nawet się marnuje. Początek bitwy będzie trochę nudny, ale spoko, rozwinie się w trakcie. Co warto zaznaczyć. Będzie też pewien pechowy strzał. I cóż, odnośnie trochę trybu. Na trybie bitwy spotkaniowej najważniejszym punktem na mapie jest ta góreczka, na której się biją, czyli tutaj, gdzie myszką pokazuję. Gdyż kto zdobędzie tą górkę, ma tak jakby kontrolę. Fakt faktem, że z naszej strony powtórne zraszowanie tej górki jest bardzo trudne. Także, no cóż, często jest tak, że mimo iż się wygra górkę, potem nie wie się, co z tym fantem zrobić, tak? Żeby nie było, ja tutaj wożę działo BL10, to już jest to topowe działo. Tutaj ładny strzał z ogromnej odległości trafiłem w Lorraina i tutaj nasz T57 Heavy, no, ginie w bardzo głupi sposób. Przeładowanie na tym działku jest 15 sekund. Jak widać, 600 metrów robi swoje. Lorraine zdążył się cofnąć. Pocisk dość sporo leci. I cóż, tutaj ja dalej skupiam na te medy, które dość ciekawą taktykę objęły sobie na tą mapę. Bo oczywiście bez problemu można rushować, tak? Nie ma w tym żadnego problemu. Działo BL10 to w zasadzie nie mamy problemu z przebiciem żadnych dziesiątek, nawet 750 szkody, 286 penetracji, jest to samo działo, które ma 329 na goldzie. Jest to w zasadzie to samo działo, które ma nasz obiekcik. No i tutaj niestety pechowy strzał. Trafiłem w naszą E4 w tył. Fakt faktem, że on i tak by umarł, no ale tego Faragana minus jednak mam. Tutaj coś jarzmem odbiłem od tego PTA. Tutaj już się przyłożyłem i trafiłem go za 400, no bo ktoś go tam jeszcze zdążył strzelić. Cóż, ja to tak chwalę tego ISU, że na dziesiątkach sobie bez problemu daje radę, bo daje sobie radę. To jest w zasadzie jedyny czołg, do którego matchmakingu ja, gdzie mnie nie rzuci, ja jestem w stanie coś zrobić tak naprawdę. Tutaj skupiam na lywa. Lepiej skupić do końca. Zobaczcie, jakiego rajpa dostał. Chwila, moment i go nie ma. Ja się tutaj chowam, bo się co okazuje, że nas tutaj zaczęli objeżdżać. 15-1 przeładowania też nie jest tak źle. No, ładuję tego tak. I tutaj mnie niestety jeszcze tygrys zdzielił. Nie wiadomo skąd, bo jakiś niewidzialny on czy co jest. Także strzeliłem w tego ISA, ale już we wrak. Tak się przypadkowo złożyło, szkoda. Tutaj te 3-4 z dystansu, przycelujmy dokładnie, 710, od razu humor mu troszeczkę popsułem. I wyrównaliśmy do 7-7. Ja robiąc tutaj niestety fraga, jestem na 0 na razie, bo cóż, załatwiłem swojego E4, który i tak narzekał na lagi w tej grze. No i cóż zrobić? Jak widać, ja jestem tutaj cały czas na C5 i szukam przestrzałów. Skupiam maksymalnie do końca. Tutaj poszedł strzał w ISU i on był celny.
Dalej mam 11% HP, ale to nic nie szkodzi. Dalej mogę strzelać z tej Bell 9 i siekać niemiłosiernie te czołgi. Jak widać, górkę wygraliśmy, ale nie możemy w żaden sposób zraszować jej, bo tam są skampione czołgi, które nie mamy szans po prostu ich przecisnąć. Isu to jest czołg, który w zasadzie budzi respekt wśród wszystkich czołgów, bo jeżeli ktoś widzi Isu, to się dwa razy zastanawia zwykle, czy wjeżdżać, czy nie, bo chyba ma w pamięci tą Bell 9, która tak naprawdę jest dość mocnym straszakiem. No, dychy takie, są gracze na dychach, którzy się nie boją, ale potem dostają hita za te 800 i trochę im narzędnie. Tutaj skupiam na obiekta 268 i trafiłem ładnie ponad średni za 833. Nasza setka z killem się nie popisała. Tutaj się nam zaświecił ten tygrys drugi, który mnie tak w brzydki sposób potraktował. Jak widać, był chłop, nie ma chłopa, nie? Zapalił się, zdążyły skupić dwa czołgi i już go nie ma. Mi wpadł niestety, powiedzmy, że low hit, tak? Bo mógł spokojnie spłynąć za te 700 tam, które mu zostało 70, a spadł hit za 730. No i widzicie, w jaki sposób Isu się przydaje. Coś mi coś podświetli, już idzie hit, wystarczy, że trafię. Działo oczywiście nie jest najcelniejsze, no nie ulega wątpliwości. Tutaj KW4, ale niestety nie ma przestrzału, gdyż no, te mapy są w ten sposób tak zrobione, że góreczki tutaj chronią graczy, żeby co by za dużo błędów mogli popełnić i dalej żyć. Tak, prawda? Na razie 8-8 i powiem wam szczerze, że tryb bitwa spotkaniowa ja gram od jakiegoś czasu i naprawdę całkiem fajnie mi się gra w tym trybie. Powód jest naprawdę prosty, no. Jest jakiś inny pomysł na tą grę, no malinówka do ataku, czy tam malinówka zwykła, no to wiele się tu nie działa. Tutaj zawsze ktoś chce zdobyć tego heala. Wreszcie KW4 się wystawiło, ja sobie załadowałem na obeka, żeby nie było nieporozumień, bo KW4 czasem dziwne dingi łapie. I tutaj kolejny Tygrys 2 się zapalił. Ja już przyładowałem na pepance. Na szczęście dalej on jest nam zapalony, więc zdążę go jeszcze przywitać z tą żnistym całusem. I go nie ma. Był chłop, nie ma chłopa po raz drugi. Tam się zapalił Ferdynand. Niestety Isu nie ma najlepszego view range'u, a ja tutaj nie mam lornetki. Nie wiem właściwie, czy lornetka, czy tak jak używam siatkę, to jest lepsze rozwiązanie. W każdym bądź razie dobrze mi się gra póki co tak, tylko czasem nie wiem, jak mi dużo daje ta siatka tak naprawdę, bo ja mam kamuflaż dobry na tym czołgu, na czterech załogantach na 100%, także troszeczkę eksperymentuję, chcąc zrobić Isu jeszcze bardziej niewidzialnym czołgiem niż jest tak naprawdę. Tutaj nasze T-30 zjechało z górki i dostało gongsa, jak widać ja Isu trafiłem i zostało mu ledwie 300 HP. No, w zasadzie mógł się cieszyć, bo nie dostał ten, dostał poniżej średniej wartości. I jak widać tutaj nasz 50-120, no od niego teraz dużo zależy. Na Tygrysa 2 nie ma co liczyć, nie wiadomo w ogóle co robi i po co. W takiej sytuacji co, bo ja wiem, co najwyżej do kapowania mógłby się przydać, albo pomóc 50-120, albo do nas przyjechać, na cokolwiek, no. Jak widać na 10 tierach, to zwycięstwo od gry zależy tierom 9-10, tak? 8-9 tak naprawdę. Tutaj lewe dobry gracz wykończył Isu. Ja mam już 5 koła damage'u i tak naprawdę tam z dwa pechowe hity wpadły minus tamto. No, mogło być tutaj jeszcze więcej damage'u, ale niestety nie chciała gra. I powiem wam szczerze, że wolę z drugiej strony być Isu, bo jest lepszy kamuflaż i lepsze przestrzały są w ogóle i na górkę, bo ja w ogóle stamtąd nie mam przestrzału na górkę, także zero supportu na górkę jest. Co ja tutaj mam? Dalej pepance ładuję. Ale co tam zostało? 50-120, tak? Okej. Okay.
Cóż, i teraz czekamy na to, co zrobi 5120, licząc na fakt, że coś może wyspotuje, bo w zasadzie tutaj w trójkę czekamy i snajpimy, bo ani lwy, ani ja do pancerza wcale, a 5120 może nie tyle ma pancerz, o właśnie, dobra sprawa, zginął, jak Tiger, wyspocił chyba on 5120. Ale nasz 5120 był w stanie załatwić ich 5120, więc już wygląda to lepiej. Gdyż, no cóż. Tak, i teraz sprawa zasadnicza. Nasz tygrys nie wiadomo po co teraz zaczął kapować. A ja chyba do Lywa napisałem, żeby tam jechał spotować, nie? No i cóż, jedzie spotować. Wyrwał bułę sążną od obiekta 268, no ja już na niego skupiam. Załadowałem obeka, żeby nie było wątpliwości. Pocisk poleciał, jakoś wpadł i udało się zrobić tę frag'a. Także jak widać, ISU na 10 tierach to jest po prostu moc i potęga tak naprawdę. Jak na mój gust, to w zasadzie on się najlepiej sprawdza w takich sytuacjach, więc zobaczcie sobie na wynik, całkiem fajny, więc dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć!